Takie spotkanie to prawdziwy rarytas dla wielbicieli literatury. Jak co roku Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach przygotowała konferencję regionalną dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów. Tym razem o śląskiej twórczości dyskutowano na Zamku w Toszku. To już tradycja, że co roku bibliotekarze, nauczyciele, regionaliści i wielbiciele literatury w powiecie gliwickim mają okazję się spotkać podczas powiatowej konferencji regionalnej. Tym razem była to już 7. edycja poświęcona Śląskowi literackiemu XX i XXI wieku. Ponieważ my za każdym razem zajmujemy się sprawami związanymi z literaturą Śląska, tym razem postanowiliśmy pokazać tak w przekroju literaturę od początku XX do XXI wieku, dzieląc ją na takie części charakterystyczne i w jakiś sposób znaczące. A chodzi o I wojnę światową, kolejne to II wojna światowa, okres PRL-u i wreszcie rok 1989, czyli odzyskanie przez Polskę wolności. Wszystkie te okresy mogą się pochwalić wieloma twórcami. Myślę, że cały okres jest bardzo płodny, dlatego nie jesteśmy w stanie przekazać tego w pełnym zakresie. Będziemy przedstawiali to tak w sposób taki dość wyrywkowy, ale znaczący. Twórczość z danych okresów przybliżali prelegenci, którzy poruszyli w swoich wykładach takie m.in. zagadnienie jak obraz powstań śląskich w literaturze, dorobek literacki Wilhelma Szewczyka czy literatura na Śląsku po 1989 roku. Wśród wykładowców była m.in. córka Wilhelma Szewczyka, profesor Grażyna Szewczyk, która zauważyła ciekawą rzecz w swoich badaniach. Między pewnymi wątkami, pewnymi strategiami pisarskimi pisarzy niemieckich i pisarzy polskich z tego okresu zachodzi bardzo bliskie pokrewieństwo czy powinowactwo duchowe. Dodajmy, że spotkanie zakończyło się zwiedzaniem wieży Toszeckiego Zamku, która w ostatnim czasie przeszła modernizację.